Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w lekko przedświątecznym programie Pytania do Burmistrza. Dzień dobry Panie Burmistrzu. Witam Pani Redaktor, witam Szanownych Państwa. Panie Burmistrzu, za oknem ciągle zima. Gdzie jest wiosna? Gdzie jest wiosna? Przyjdzie. Myślę, że wiosna przyjdzie. Natomiast faktycznie mamy praktycznie końcówkę marca. Na wiosnę czekamy długo, nie możemy się doczekać. Ja też tak z punktu widzenia gospodarza nie spodziewałem się, że będę musiał w ostatnim tygodniu marca wysyłać pługi na ulicę. No ale mam nadzieję, że to kwestia ostatnich dni i na razie przyjmijmy wersję, że wiosna jest w naszych sercach. Zaczęłam od wiosny, ponieważ jedno z pytań dotyczy imprez, które będą się w najbliższych 2 miesiącach odbywać w naszym mieście. Mieszkańcy pytają, co gmina przygotowała dla nich? Przede wszystkim gorąco polecam, on jest dostępny z jednym z wydań Kętrzanina, informator Kęty na cały rok 2013. Z niewielkimi, praktycznie dziennymi zmianami można traktować to jako rozkład jazdy, jeżeli chodzi o kulturalne Kęty do końca roku, także sportowe 2013. No i tak patrzę właśnie na środkowe strony informatora, gdzie mamy piękny kwiecień, maj i tak pierwsze wrażenie widzę imprezę przygotowaną przez naszą bibliotekę, przywitanie wiosny. Czyli to jest kolejny dowód na to, że wiosna będzie. Odpowiadając na pytania, w ciągu najbliższych 2 miesięcy, Szanowni Państwo, przede wszystkim w kwietniu zapraszam do Domu Kultury i do biblioteki. Mamy kilka koncertów, muzykę francuską, premiera muzykalu, mamy konkurs o otwarty klucz wiolinowy czy festiwal młodego aktora. W kwietniu ze względu na prace remontowe nie będzie czynne muzeum, także prosimy o cierpliwość, wrócimy do kwestii spotkań w muzeum w miesiącach następnych. Natomiast maj, mam nadzieję, piękny, ciepły, rozkwiecony. To przede wszystkim informacje związane z naszym świętem, czyli 3 maja na pewno okolicznościowe imprezy związane ze Świętem Narodowym. Mamy pewien pomysł, zdradzę, będzie to doping, skoro już powiedziałem. Chcemy w jakikolwiek sposób uczcić 200-lecie pobytu i bytności księcia Józefa Poniatowskiego w Kętach. Więc maj w mundurze być może będzie w tym roku w mundurze napoleońskim. Więc będzie coś nowego, coś ciekawego. Na pewno w maju Noc Muzeów, to jest istotne i ważne. Także sporo imprez rodzinnych, związanych z zawodami strzeleckimi, z bajdurkiem, który już od wielu, wielu lat. Także myślę, że będzie interesująco, ciekawie. Serdecznie zapraszam do naszego informatora. Na pewno jest dostępny w budynku Urzędu Gminy w Kętach. A propos imprez, jeszcze mieszkańcy pytają, dlaczego tegoroczne Dni Kęt z takim opóźnieniem są organizowane i czy wiadomo już coś o gwiazdach, które się tam pojawią? Czy trudno mówić o opóźnieniu? Bardziej faktycznie zmieniamy pewien tradycyjny rytm. Mieszkańcy są przyzwyczajeni do Dni Kęt w czerwcu. Czerwiec jest bardzo, bardzo miesiącem pięknym, ale w tym roku dwa główne powody. To znaczy w czerwcu planujemy między innymi 3-dniowy festiwal siatkówki plażowej. Plaża Open 14, 15, 16 czerwca. Duża impreza, o niej będziemy jeszcze mówili w następnych tygodniach, miesiącach przed czerwcem. I to nam na pewno plan czerwcowy spina. Live Festival w Oświęcimiu. Bez wątpienia duża impreza i nie chcemy konkurować z Live Festivalem. Oraz bardziej przyziemne nasze inwestycyjne małe sprawy, a mianowicie prowadzimy remont targowiska. Ze względu na prace instalacyjne chcemy zapewnić pełne bezpieczeństwo i dostęp do tego, co się będzie działo na scenie, więc w tym roku wyjątkowo proszę o zaplanowanie urlopu z pominięciem 1 tygodnia sierpnia, 2, 3, 4 sierpnia, 3 dni na święto Kęt. Myślę, że mogę zdradzić. Na dzień dzisiejszy prowadzone są rozmowy, podpisane są umowy, więc mam nadzieję sytuacje ekstremalne, kataklizmy. Dzień trzeci, zacznę od końca, czyli niedziela z Fundacją Dzieciom Podbeskidzia Grupy Kęty. Dzień rodzinny, nastawiony tutaj na kwestie zabawy, festynu, także na pewno występy na scenie, ale poświęcone głównie dzieciom i rodzinie.
dniu pierwszym, czyli w piątek, gwiazdą wieczoru będzie Afromental. Natomiast w sobotę, gdy tak naprawdę to, co najważniejsze, dwie gwiazdy, Lady Punk i Patrycja Markowska. No to spore osiągnięcie, dwie tak duże gwiazdy na jednym wydarzeniu. Staramy się. Panie burmistrzu, wróćmy do bardziej przyziemnych spraw poza imprezowaniem. W końcu Kęty nie tylko imprezują, myślę. Pytanie tutaj jest od pana Łukasza z Witkowic. Pan pyta, co się stanie, jeśli wykonawca umowy na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czyli znowu wracamy do tematu, który się powtarza, nie dotrzyma terminu i czy przewidziane są za to jakieś kary dla niego? Oczywiście, pozdrawiam panie Łukaszu i pragnę zapewnić, że czuję troskę o plan zagospodarowania przestrzennego. Potwierdzam, że dla mnie to jedna z najważniejszych w tej chwili operacji prowadzonych przez Urząd Gminy. Bardzo nam zależy, żeby plan został wykonany przez firmę w ciągu 14 miesięcy i umowa bardzo wyraźnie o tym mówi. Jest obwarowana znacznymi karami. I tutaj pragnę też uspokoić, a mianowicie po ogłoszeniu przetargu, po otwarciu złożonych ofert, nie została wybrana firma, która złożyła najlepszą ofertę w kontekście ceny, ponieważ braliśmy także pod uwagę faktyczność i realność wykonania tego, co zostało przed firmą postawione. Więc jest szansa, to firma krakowska, firma, która ma doświadczenie, ma przede wszystkim duży udział w obiegu dokumentów, czyli ma kontakty z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim i ma także doświadczenie, wykonywała tego rodzaju zadania w gminach, powiatach ościennych, więc liczymy na to, że ten plan zostanie zrealizowany. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. Czy i kiedy można starać się o dofinansowanie do kolektorów? Chodzi o środki z Urzędu Gminy, które wcześniej, w ubiegłym roku, jako pierwszy raz zostały na ten cel przeznaczone. Program, bardzo dobre pytanie, bo słońce kiedyś wyjdzie za tych mur i jest to nam bardzo potrzebne, a przy kolektorach bez słońca nie rusz. Potwierdzam informację, gmina Kęty ma w budżecie zarezerwowane 150 tysięcy złotych na program budowy kolektorów na prywatnych domach. Ten program zostanie uruchomiony, myślę, że jeszcze w kwietniu, w kontekście aplikacji składania wniosków. W tym roku jesteśmy sami, ponieważ w 2012 roku wygraliśmy konkurs ogłoszony przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu. W tym roku powiat nie przeznaczył środków na budowanie kolektorów, no więc będzie na pewno realizowane, natomiast w mniejszym zakresie. Zapraszam na stronę internetową www.kenty.pl. Tamte ogłoszenia będą w miesiącu kwietniu. W mniejszym zakresie znaczy mniejsze kwoty, czy mniej osób może się spodziewać? Nie, chcemy tutaj program musi być kontynuacją tego, co tak naprawdę zafunkcjonowało i sprawdziło się w ubiegłym roku. Więc zakres, skoro mieliśmy do dyspozycji 300 tysięcy rok temu, w tym roku 150 tysięcy, czyli ten sam zakres dofinansowania, natomiast po prostu o połowę mniej wniosków. Dziękuję bardzo. Może jeszcze jedno pytanie do tego. Czy na takich samych zasadach będzie losowanie? Tak. To na tych samych zasadach i też ważna informacja, bo spotkałem się z tym pytaniem. Co z tymi osobami, które złożyły aplikację w ubiegłym roku, znalazły się na liście rezerwowej, czyli nie zostały zakwalifikowane do programu? Program będzie funkcjonował od początku. Czyli prosimy o złożenie jeszcze raz aplikacji i w zależności od ilości złożonych wniosków, jestem przekonany, że będzie ich więcej niestety niż możliwości dofinansowania, pójdziemy tym samym tropem, czyli zorganizujemy publiczne losowanie, tak aby nie było żadnych wątpliwości, gdzie trafiają pieniądze. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, kolejne pytanie dotyczy wody na osiedlu nad Sołą. Ponoć ostatnimi czasy bardzo często zdarza się, iż woda z kranu jest brązowa. Tutaj nawet pan napisał, że ostatni przypadek 26 marca, czyli na dniach. Takich
głosów pojawiło się więcej. Już wcześniej słyszałam, zresztą sama mieszkałam na osiedlu nad Sołą. Rzeczywiście często zdarzało się, że woda w kranie była brązowa. Czy coś panu o tym wiadomo? Temat dla mnie jest nowy. Dowiaduję się w tej chwili dzięki pani pytaniu. Będę interweniował. Nie ma najmniejszych wątpliwości. Tam pojawia się kwestia co najmniej trzech adresatów. Urząd Gminy Kęty, Spółdzielnia Mieszkaniowa i Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Bez wątpienia tym adresatem, do którego należy kierować wszelkiego rodzaju zapytania o wodę. Co się dzieje, jaka jest jakość wody, to Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Proszę dzwonić do zakładu, proszę pytać. I mają Państwo pełne prawo do informacji, na czym polega awaria, kiedy zostanie usunięta i jaka jest jakość wody. To jest bardzo ważne. Natomiast przyznaję szczerze, że sieć wodociągowa jest szczególnie czuła na wszelkiego rodzaju awarie i prace prowadzone na sieci, no bo biorąc pod uwagę chociażby kwestie jakości rur, to ta woda no, źle wygląda, prawda? Jest, nie wiem, żółta, brązowa. Natomiast to, co istotne i ważne, pomimo że w sensie optycznym ta woda źle wygląda, zakład musi w pełni odpowiadać za jakość wody. Czy ona nie może być niebezpieczna dla zdrowia, chociaż może być niebezpieczna dla, nie wiem, estetyki czy dla białej koszuli, prawda? Więc na to trzeba uważać. I rozumiem poirytowanie. Jeszcze raz bardzo proszę. Wszelkiego rodzaju pytania, telefony, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Niezależnie od tego, to jest spółka, której stuprocentowym udziałowcem jest gmina Kęty. Będę interweniował i będę prosił o wyjaśnienia pana prezesa spółki. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie dotyczy projektu, który rozpoczął się tak naprawdę kilkanaście tygodni temu. My też przyglądamy się temu projektowi. Bardzo dużo pozytywnych opinii, ponieważ istniało takie założenie, czy pojawiały się głosy, że gmina Kęty przeinwestowuje sport, a projekt ten dotyczy artystów, przepraszam bardzo. Jest to projekt Artystą Być 2013, czyli no, może będą kolejne edycje. I pytanie brzmi, kto wymyślił ten projekt i co pan sądzi o tym projekcie? Znaczy, ja tutaj może zacznę od takiego krótkiego głosu polemicznego. Ja faktycznie spotykałem się z opiniami, że na terenie gminy Kęty, że urząd burmistrz miasta prowadzi coś w rodzaju polityki, nie wiem, kultu siły. To oczywiście bzdury i nie ma mowy o jakimkolwiek rozwijaniu się, nie wiem, sportu, kultury fizycznej kosztem jakichkolwiek innych obowiązków gminnych. To jest niemożliwe. Bez wątpienia potwierdzam, że sport jest na pewno tą osią, która może budować naszą tożsamość i powiedzmy, gdy 500 osób jest na hali i jest dumna z tego, że jest kętrzanami, że są z tej gminy, że mamy zespół kętrzani na pierwszej lidze siatkówki, to o to chodzi, prawda? Natomiast to jeden z elementów aktywności. Kto wymyślił? Został program Artystą Być tak naprawdę w szczegółach wymyślony, został wymyślony na dokładnie piętro wyżej nad nami, w Wydziale Infrastruktury Społecznej i za to odpowiedzialny jest pan dyrektor Jurzak. On jest tą osią i on tutaj tak naprawdę spowodował, że projekt ruszył. Skąd to się wzięło? W 2012 roku promowaliśmy młodych ludzi w trzech obszarach. To był właśnie sport, to byli naukowcy, czyli ci uczniowie, którzy w dziedzinach szkolnych są ponadprzeciętni i promowaliśmy wolontariuszy, czyli tych, którzy dają z siebie więcej i chcą pomagać innym. I brakowało się nam tego elementu artystycznego, a wiemy doskonale, jak mnóstwo dzieci, jak mnóstwo młodych ludzi jest uzdolnionych artystycznie we wszelakich przejawach, bo tak naprawdę tutaj nie chodzi o rozumienie w sensie szkolnym, ograniczenie do plastyki, do muzyki. Natomiast chodzi o wszelkiego rodzaju pasje, hobby, chodzi o granie na instrumentach, chodzi o wszelkiego rodzaju zajęcia wynikające z bycia modelarzem, z chociażby jakiejkolwiek twórczości czy aktywności, czyli tak naprawdę od skrzypiec począwszy, a skończywszy na artystycznym graffiti, prawda, byle nie na gminnym murze. To bardzo, bardzo proszę. I teraz pomysł chyba wypalił, bo całą intencją było to, że nic na siłę, że młodzi artyści będą chcieli się pokazać, występować. No i codziennie, co tydzień otrzymałem informację, że w kolejnej szkole odbyła się edycja
lokalna, szkolna takiego konkursu. No i to, co się dzieje, jest na razie no, zachwycające. A co pan myśli o tym? Bardzo mi się to podoba, bardzo mi się to podoba i wydaje mi się, że dzieje się to, co jest najważniejsze i to, co pomówiliśmy, czyli wspólnota lokalna to nie tylko majątek, asfalt, to nie trawa, ale to ludzie przede wszystkim. To ludzie i inwestowanie tych młodych ludzi, którzy być może kiedyś rozpoczną wielką karierę, nawet jeżeli nie, to nic nie szkodzi, to daliśmy ten impuls, to jest miłe. I rzeczywiście przecież to młodzi ludzie są naszą przyszłością, prawda? Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, ostatnie pytanie przysłała pani Alina. Serdecznie pozdrawiamy. Jakie jest pana hobby i ile pan ma teraz na niego czasu? Pytanie bardzo miłe. Pozdrawiam. Oczywiście nie mam czasu na hobby. Nie ma się czym chwalić. Jak państwo mają hobby, proszę je realizować i na hobby powinien być czas. Ja myślę, że generalnie nie mówimy o rzeczach, które robimy, bo hobby może być takie bardzo, prawda, powiedziałbym polityczne. Czytanie książki, literatura światowa, prawda, i najlepsze kino na najwyższym poziomie. No, ale mówiąc zupełnie poważnie, hobby to coś, co pasjonuje, coś, co pozwala oderwać się od rzeczywistości. W moim wypadku jest to na pewno sport. I to w tej formie aktywnej i nieaktywnej. Czyli nieaktywne to myślę o salonie, o pilocie, prawda, i tutaj w ciemno polecam Ligę Angielską. To bardzo interesujące, moim zdaniem najlepsza liga na świecie. Natomiast jeżeli chodzi o aktywność, to faktycznie piłka, czy na zewnątrz, czy na hali i raz w tygodniu, jak to mówią złośliwi, trzeba poharatać ugałę, więc bardzo, bardzo to lubię. Moim hobby na pewno, to co mnie pasjonuje, to wędkarstwo i w tym roku mam mocne postanowienie, że nie zmarnuję sezonu, będę na rybach nie jeden raz. I to obiecuję przed kamerami przy pani redaktor. Natomiast takim hobby zarzuconym, to może się wydać dziwne, ale to modelarstwo. To modelarstwo, mam w domu taki stolik, gdzie stoi rozpoczęty i niedokończony model średniowiecznego galeonu. Kiedyś go skończę i kiedyś go zbuduję. Mam nadzieję, że będziemy mogli go zobaczyć. Panie burmistrzu, to już koniec dzisiejszych pytań, ale może moglibyśmy mieszkańcom gminy i nie tylko złożyć życzenia świąteczne, bo ten program miał być taki troszkę świąteczny. Bardzo, bardzo dziękuję za taką możliwość. Pani redaktor, oczywiście dla pani, dla wszystkich mieszkańców. Drodzy państwo, zbliża się Wielkanoc, święta zupełnie wyjątkowe. A ponieważ one też są takie nasze, są bardzo, bardzo polskie i przede wszystkim święta, które nadzieją tak naprawdę napawają nas wszystkich. Wierzymy w to, że zmartwychwstanie, odrodzenie, że wiosna to coś, co pozwoli nam na następne miesiące, tygodnie z uśmiechem, z nadzieją, ze spokojem patrzeć na to, co się dzieje, co nam przynosi los. Zdrowych, spokojnych świąt w rodzinnej atmosferze. Proszę wierzyć w to, że moc zmartwychwstania na pewno zostanie także w nas. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia. Ja również państwu życzę spokojnych, pogodnych świąt, oczywiście z rodziną. I zachęcam do zadawania pytań do naszego programu panu burmistrzowi, jak zwykle na adres redakcja@tvkhd.pl. Bardzo panu burmistrzowi dziękuję za czas. Z państwem się żegnam. Do widzenia. Dziękuję uprzejmie. Do zobaczenia.